Siemanko, miłośnicy detailingu. Mamy dzisiaj odcinek w plenerze, pogoda nam troszeczkę nie dopisała, no ale cóż, temat odcinka, jak kupować samochód z rynku wtórnego. Jesteśmy na placu Maćka, Maćka już dobrze znacie z wyjazdu naszego do Niemiec po E36. Na kod miłośnicy będziecie mieli u niego 50 złotych rabatu, może nie 50, ale parę stówek rabatu może się uda z nim ugryźć. Na paliwko. Na paliwko. Przejdźmy do pierwszego punktu. Pierwszym punktem jest sprawdzenie szczelin w samochodzie. Jeżeli oglądacie już samochód, sprawdźcie te wszystkie szczeliny, czy są równe. Na pewno będzie to jakiś wzornik, czy samochód był bity, czy coś z nim było nie tak. No tak, jeżeli oglądamy samochód, no to pierwszą rzeczą, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, to są właśnie te szczeliny. Dopiero później ewentualnie możemy prosić o kluczyki, żeby zajrzeć do środka. Jeżeli chodzi o punkt numer dwa, no to tutaj radzilibyśmy wspomóc się troszeczkę miernikiem lakieru i przejść, sprawdzić to auto dookoła, czy nie ma nigdzie jakiejś grubszej właśnie warstwy powłoki lakierniczej. A jeżeli nie wiecie, ile dana marka powinna mieć mikronów na swoim lakierze, wystarczy, że sobie to wygooglujecie na forach, będzie to napisane, ludzie się wymieniają takimi informacjami, więc będziecie wiedzieć, na czym się wzorować. Trzeci punkt, musicie zwracać uwagę na to, czy nie ma jakichś przejść lakierniczych. Miernik lakieru może wam pokazać dobrą wartość, prawidłową ilość mikronów, jednak patrzycie na lakier i widzicie, że coś jest nie tak. Musicie na to zwrócić uwagę, bo samochód może być zdarty do gołej blachy i pomalowany w taki sposób, że faktycznie nie widać różnicy. To, co Dawid powiedział, to się nazywa lakierowanie podmiernik, ale możecie też zwrócić uwagę, jeżeli elementy są lakierowane na ostro, czyli jest na przykład zarysowane są drzwi albo wymieniane drzwi i te drzwi były osobno malowane, no to też widać różnicę w odcieniach, jeżeli nie ma przejścia na sąsiadujące elementy. Jeżeli jest przejście na sąsiadujące elementy, albo na przykład ćwiada była z tyłu malowana, to zapewne przejście będzie robione na słupku i tam możemy tego przejścia szukać. Punkt czwarty. No należy też zwracać uwagę na elementy konstrukcyjne, takie jak podłużnice, czy nie są nigdzie pogięte, bo nawet jak były gdzieś zgięte, prostowane, to i tak jesteśmy w stanie zauważyć, czy gdzieś jeszcze ta właśnie podłużnica, czy jakiś inny element konstrukcyjny po prostu nam pływa. Jak idziecie kupić ten samochód, podnieście w bagażniku tą osłonę i sprawdźcie, czy nie było jakiegoś mocnego strzała od tyłu, czy nie ma po prostu jakiegoś wgięcia tam w tej komorze tylnej bagażnika. Też warto tam zajrzeć. Punkt numer 5. Jeżeli szukacie dla siebie jakiegoś samochodu i naprawdę chcecie go kupić, no to warto jest skorzystać z różnych narzędzi i jednym z takich narzędzi jest właśnie Car Vertical. Zobaczcie, jak to wygląda. Na przykład tutaj mamy Audi A3. Mamy ją na aukcji, wygląda na to, że wszystko jest ok. Mamy numer VIN, więc śmiało możemy, zanim pojedziemy po ten samochód, sprawdzić ją właśnie na Car Verticalu. Zobaczcie, jak wygląda ten raport tej Audi. Mamy informację, że z przebiegiem jest wszystko ok, samochód nie był taksówką. Mamy informację, że był wypadek. Mamy wszystkie aktywności związane z tym samochodem. Faktycznie potwierdzenie, że samochód nie był kradziony. Z przebiegiem jest wszystko ok. Informacja o wypadku pokazuje nam, jak ten samochód był uszkodzony. Mało tego, do wglądu mamy zdjęcia, na których jesteśmy w stanie zweryfikować, czy to uderzenie było mocne, słabe. Ta informacja jest naprawdę mega na plus. Ponadto, specjalnie dla naszych widzów, mamy 10% rabatu. Link do Car Verticala znajdziecie w opisie naszego filmu. Jeżeli będziecie mieli jakieś problemy z raportami, śmiało piszcie do supporta, a na pewno będziecie zadowoleni właśnie z obsługi firmy Car Vertical. Szósty punkt i kupowanie samochodów na stacji benzynowej, czyli umawiamy się z handlarzem na stację benzynową, samochód jest sprowadzany z zagranicy, tak zwana sprzedaż na Niemca. W tym momencie dostajecie umowę na jakieś może nieprawidłowe dane, a tak naprawdę właścicielem samochodu dalej jest Niemiec, czyli tutaj nie możecie tak naprawdę nic temu handlarzowi zrobić. W przypadku, kiedy osoba, która chce wam sprzedać samochód za wszelką cenę, usiłuje uniknąć tego, żeby jego jakiekolwiek dane były na umowie właśnie kupna-sprzedaży, no to coś z tym samochodem jest nie tak i wstrzymajcie się z kupnem, nie kupujcie tego samochodu. To jest kolejna rada i taka przestroga. Punkt numer 7, no i tutaj już wchodzimy do wnętrza. Powinniśmy zwracać uwagę na wszelkiego rodzaju przetarcia, na kierownicy, na gałce skrzyni biegu, na fotelach, czy też na przełącznikach i wszelkiego rodzaju przyciskach. Oczywiście z tym punktem jest tak, że jakieś elementy można wymienić i to może troszeczkę zmylić nas w tym wszystkim. Tak, tak samo jak jest z przetarciami na fotelu. No jeżeli auto ma przejechane 240 tysięcy kilometrów, to ten fotel może być tak samo dotarty jak ten w aucie, który ma przejechane 50 tysięcy kilometrów. Zależy, jak auto jest użytkowane. Czy jedzie na przykład 1000 kilometrów na autostradzie, czy na 1000 kilometrach jest na przykład 15 czy 16 razy wsiadane czy wysiadane. Kolejny punkt i ostatni, ale bardzo ważny. Poproście handlarza, powinien bez problemu się zgodzić, żeby zaprowadzić samochód na pobliski warsztat czy tam stację diagnostyczną i sprawdzić ten samochód w obecności osoby kupującej. Jest to bardzo ważne i pomoże wam uniknąć jakichś usterek mechanicznych. Jeżeli osoba sprzedająca samochód nie chce przystać na taką propozycję, no to coś z tym samochodem jest nie tak i też wstrzymacie się z zakupem.
krótko, treściwie i na temat, taki jest cel tego odcinka. Ale chciałbym jeszcze dodać, że jeżeli kończy Wam się ubezpieczenie, pamiętajcie o tym, że dajemy Wam tą możliwość, żeby skorzystać z porównywarki ubezpieczeń Mubi. A czym jest porównywarka ubezpieczeń Mubi? Klikacie w link w opisie naszego filmu, wyskakuje Wam okienko, tam wpisujecie dane swojego samochodu, klikacie dalej i wyskakują Wam ubezpieczenia od najtańszych. Wybieracie odpowiednie dla siebie, a na Wasze konto wraca 150 zł. Ponadto dostajecie link, który możecie wysłać po swoich znajomych. Jeżeli oni kupią ubezpieczenie przez ten link, na Wasze konto wraca jeszcze 50 zł i tak lecicie do 700 zł łącznie. Na pewno ten odcinek Wam się przyda i teraz to kupowanie samochodu będzie bardziej świadome. Wiecie już, na co zwracać uwagę i nie jedziecie na ślepo. Przede wszystkim nie kupujcie w taką pogodę jak teraz, bo nic nie widać na tym samochodzie. A propos pogody, no musimy już kończyć odcinek, jest zimno, deszczowo, Dawid się tu cały trzęsie, słyszę jak mu zęby strzelają. I co? No to zrobimy pożegnanie. Jeżeli podobał Wam się odcinek, jakieś informacje, które tam Wam dzisiaj udzieliliśmy, według Was są rzetelne, koniecznie zostawcie kciuk w górę, subskrybujcie nasz kanał, odwiedzacie nasze social media, Facebooka, Instagrama i Detailing Boost, i Miłośnikiem Detailingu i widzimy się w następnym odcinku. Cześć! Cześć.